Zapiszesz teraz słowa, które ja chcę posłać do moich zagubionych dzieci, nierozumnych, które uganiają się za marnościami. Tyle dałem wam słów, ludzie mój, a gdzie wy dziś jesteście? Ile jeszcze chcecie czekać, ile jeszcze zwlekać? Do czego zostaliście wybrani? Każdy biega za swoim, jak komu przypasuje. Nie czynicie mojej woli, tylko wasze zamysły. Co dałem za trudnego do wykonania? Czy każę wam swoimi siłami mierzyć się ze złem? Czy nie posłałem do was mego ducha prawdy? A wy czym się napełniacie? Daję wam jeszcze czas, krótki czas na upamiętanie, ale kto nie usłucha, kto zamienia łaskę na rozpustę, ten wypije kielich zapalczywego gniewu Bożego. Upamiętajcie się w swoim szaleństwie. Zatrzymajcie się i słuchajcie uważnie, co Duch Boży posyła do zgromadzenia dzieci Bożych. Ile jeszcze opierania się na ludziach, narodzie mój? Gdzie jest wasza wiara? Gdzie ufność Bogu? Ile jeszcze przyniesiesz do mnie tych samych modlitw? Chciałem, aby mój lud słuchał mego głosu, aby uwielbiał mnie nieobłudnym sercem. Chciałem, aby potoki żywej wody płynęły przez mój lud, a wy tak bardzo hamujecie działanie Ducha Świętego. Pokutujcie i oczyście się moją świętą krwią, abyście żyli, abyście byli ze mną jedno. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przeze mnie, przez Zbawiciela. Nie stójcie daleko, nie potępiajcie się, nie przyjmujcie oskarżeń. Wyznawajcie grzech, z wiarą przychodźcie, a ja was uzdrowię. Ja jestem Bogiem mocnym, nie można mnie zamknąć. Jestem ponad wszystkim. Umysłem nie można mnie objąć. Ja stworzyłem człowieka. Moim stworzeniem jesteście, a tak bardzo zapominacie, że to ja jestem Bogiem. Mieliście umrzeć dla siebie. Nie zdajecie sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Ja was oczyszczę i przygotuję do mojego dzieła. Ukazuję wam prawdę o tym, jak grzech sprawił plugastwo i że tylko najświętsza krew zmywa grzech. A to ja was umiłowałem, to ja zapłaciłem za was, to ja zawisłem na krzyżu, zniosłem dla was szykany, wyzwiska, opuszczenia, ból. Moimi jesteście. Ja wam pokażę od razu, kiedy mówi kłamca i będziecie mieć wolność i pokój i odczujecie, jak bardzo was umiłowałem. Moja łaska się nie kończy, jest nad wami. Amen.